Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Rok i postanowiłem sobie luźno pogadać o różnych rzeczach. Dzisiaj byłem w mieście, ja nie często wyjeżdżam z domu. Nie lubię, nie dlatego, że z Wrocławiem jest coś nie tak. Wrocław jest cudowne miasto, ale żeby załatwić sprawę, której załatwianie zajmuje 5 minut, trzeba półtorej godziny czasu poświęcić, żeby dojechać, żeby coś zrobić. Zagłosił. Tutaj wyłączymy. Niech sobie leci jakiś obrazek, nie bez powodu zresztą tam leci. Otóż załatwiałem sobie tą sprawę i nagle w radiu zaczął grać ten właśnie kawałek, który tam leci. I wiecie co? Od razu mi się humor poprawił, bo to świetny kawałek. I postanowiłem sobie tak, kurczę, będę jeździł po tym mieście tak długo, dopóki nie trafi się muzyka, która mi się nie podoba. I trochę pojeździłem. I było sympatycznie. Siedząc w samochodzie, patrząc na miasto, słuchając muzyki. Nie powiem jaka stacja, bo zaraz będzie, że mi zapłacili, czy coś. I tak chciałem tylko o tym wam opowiedzieć. Muzyka jest ważna w życiu, naprawdę. Pamiętajcie, że wyważona sytuacja to jest taka, w której macie żonę, rodzinę, dziecko, puszczacie muzykę na maksa, no czy może nie maksa, puszczacie w mieszkaniu muzykę głośno i żona do was przybiega i mówi: wow, jaki fajny kawałek! I słuchacie go przez chwilę razem. Gorzej jest, jak macie taką sytuację, że znajdujecie fantastyczny kawałek, puszczacie muzykę głośno i słyszycie: ej, no przestań tak naparzać, co to w ogóle za hałas? To już nie jest najlepiej. Ale. Do rzeczy. Rok na żywo. Właściwie od miesiąca mocno testowałem taki serwis, który nazywa się Twitch TV. On działa w oparciu o Justin TV. Strasznie to skomplikowane są zależności. Tak czy inaczej zacząłem robić nagrania na żywo. Występy na żywo, jak jakiś artysta muzyk. Otóż codziennie o 21:00, pod adresem, który znajdziecie w opisie, można mnie spotkać na żywo. I to różne rzeczy ja tam robię. Czasami gadam bez sensu, czasami to są pytania i odpowiedzi, a czasami, właściwie od wczoraj, to są gry. Czyli krótko mówiąc, gram na żywo. Wczoraj bawiłem się w Battlefielda 3 i było bardzo, bardzo sympatycznie. Teraz jest ten okres Euro, więc mecze są. Zatem ja nie zawsze jestem o 21:00, jak mnie jakiś mecz zainteresuje, to go oglądam. No i was też nie ma zbyt wielu, bo też oglądacie mecze. Zatem myślę, że to jest taki fajny okres, żeby sobie rozpocząć te live'y bez obawy, że one będą może technicznie niedopracowane czy coś. To jest jakby dla mnie nowa dziedzina i trzeba nad tym troszkę posiedzieć, żeby to działało bardzo dobrze. No i pewnie prędzej czy później będzie, także praktycznie codziennie o 21:00. Ja zresztą będę zawsze na Facebooku dawał wiadomość, że okej, dzisiaj będę, albo okej, dzisiaj nie bardzo, bo ktoś tam gra, albo na przykład gdzieś wychodzę do kina z żoną, tego typu rzeczy. Także przyjmijmy, że ja będę tam o 21:00. Jakby mnie nie było, to też nie bądźcie zagniewani, ja zawsze jakieś informacje na ten temat daję. No i co? Jak to będzie jeszcze wyglądało z tym na żywo? Otóż osoby, które będą wyróżnione w Playnext, ja będę zapraszał po prostu do nagrań. I już gdzieś tam kiedyś wspomniałem, dwie osoby takie znalazłem, bardzo fajne. Jedna interesująca się World of Warcraft, druga wiedząca co nieco na temat Ghost Recon Future Soldier, w co będę grał niedługo. I razem z nimi będę prowadził te live'y. I to się będzie jakoś tak, ta działalność Playnext będzie się bardzo, bardzo poszerzała. Ale to nieważne, nie o Playnext. Mam nadzieję, że w tym roku to będzie bardzo fajne i dosyć skuteczne dla tych osób, które w jakiś sposób tam się w to zaangażują i zostaną przeze mnie wybrane. No cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj może bez zbytniego entuzjazmu, ale delikatnie podmęczony jestem, bo wymiana tego sprzętu, instalowanie tego wszystkiego, siedzenie po nocach, live'y i tak dalej, trochę męczą, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. I mam nadzieję, że to wszystko nabierze rozpędu, wejdzie na swój własny tor i będzie fajnie po prostu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam miłej reszty dnia, trzymajcie się, cześć!